Jednym z najczęściej powtarzanych takich wspomnień starszych pokoleń jest to, jak w dniu premiery jakiegoś nowego odcinka popularnego serialu pustoszały ulice. Dzisiaj, czyli w dobie streamingu, trudno sobie oczywiście taką sytuację wyobrazić. Myślę, że w pewnym sensie ostatnim tego typu serialem była Gra o Tron, czyli ta sama, która dla wielu młodszych osób była takim no właściwie początkiem przygody z jakościowym i bezkompromisowym serialem. Wszystko jednak zaczęło się w 1980 roku od premiery Szoguna, telewizyjnego 9-godzinnego miniserialu, którego odcinki w samym tylko USA śledziło średnio ponad 25 milionów widzów i który stał się oglądalnościowym fenomenem właściwie na całym świecie. 27 lutego w Disney Plus debiutuje nowa wersja tej opowieści, nakręcona z ogromnym rozmachem. Saga jest z pewnością bardziej dojrzałym, bardziej efektownym, no i przede wszystkim współczesnym podejściem do prozy Jamesa Clavella. Pytanie tylko, czy ma szansę na tak duży sukces jak jego poprzednik. Zacznijmy jednak od historii. Pierwsza ekranizacja Szoguna dotarła do Polski 5 lat po oficjalnej premierze w USA. Serial wystartował u nas 1 stycznia 1985 roku i był emitowany w niedzielne wieczory, jako oczywiście ogromna atrakcja. No i nic dziwnego, z punktu widzenia ówczesnej telewizji Szogun był czymś naprawdę wyjątkowym. Tak wyjątkowym, że jego narratorem został sam Orson Welles. To nie tylko epicka opowieść o zderzeniu kultur i egzotycznej XVII-wiecznej Japonii, ale też serial absolutnie przełomowy, w którym po raz pierwszy na ekranie pokazano wiele kontrowersyjnych rzeczy, takich jak nagość, przemoc czy zabójstwa honorowe zwane seppuku. Dla tamtej widowni niektóre sceny musiały być naprawdę szokujące. Nieprzypadkowo więc porównuję Szoguna do Gry o Tron. Można wręcz powiedzieć, że to wyprodukowane przez stację NBC Szogun właśnie otworzył telewizji drogę do wysokobudżetowych, odważnych ekranizacji i pokazał, że taka inwestycja w ogóle może się opłacić. Scenariusz serialu oparto na powieści autorstwa Jamesa Clavella, wspominałam już o tym, australijskiego pisarza, weterana II wojny światowej, który większość swoich powieści osadził w realiach azjatyckich. O ile jednak na przykład Król Szczurów oparty był na jego własnych doświadczeniach z czasów niewoli w obozie jenieckim w Singapurze, o tyle Szogun to już jest taka opowieść historyczna rozgrywająca się w XVII wieku w czasach feudalnej Japonii, opowiadająca o brytyjskim marynarzu, który dopływa do wybrzeży Japonii i zostaje wrzucony właściwie w sam środek polityczno-militarnych zdarzeń. Intryga jest tutaj złożona i bardzo wielowątkowa. Walka o władzę jest zaciekła, co stanowi bardzo dobrą podstawę pod angażujący scenariusz, chyba bardziej serialu niż filmu. Trudno się więc dziwić, że w 1980 roku Szoguna zekranizowano i że powstał z tego właśnie ten 9-godzinny serial telewizyjny z Richardem Chamberlainem w roli głównej. Już wtedy budżet, jak na telewizję, musiał być naprawdę ogromny. Szogun był też pierwszym amerykańskim serialem nakręconym w całości w Japonii. No, chociaż akurat sposób, w jaki japońska kultura została w tym serialu pokazana, nie do końca przypadł do gustu samym Japończykom, narzekali. W całym serialu mocno czuć takie kolonialne naleciałości, a biały człowiek wciąż jest tam zbawcą, który niesie ze sobą moralne i humanitarne wartości. Mimo że serial z 1980 roku nakręcono w dwóch językach, po angielsku i po japońsku, japońskie kwestie nie były też na przykład tłumaczone. Mogło to wynikać oczywiście z niedogodności, no w końcu większość widzów oglądało serial na małym ekranie, więc być może po prostu uznano, że ciężko by im się czytało te napisy, a może po prostu nie było to tak ważne jak historia tego brytyjskiego białego marynarza i jego portugalskich antagonistów.
Nie przeszkodziło to oczywiście Shogunowi stać się oglądalnościowym przebojem na całym świecie. Kiedy serial emitowano w 1985 roku w polskiej telewizji, naprawdę, ale to naprawdę pustoszały ulice, co starsze pokolenia do dzisiaj wspominają z dużą nostalgią. Spytajcie, przekonacie się na własnej skórze. Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno się dziwić, że po 4 dekadach postanowiono wrócić do prozy Clavela i zekranizować ją po raz kolejny, tylko tym razem lepiej i bez zbędnych uproszczeń. Pierwsze informacje na temat ekranizacji pojawiły się jeszcze w 2018 roku, czyli przed emisją finałowego sezonu Gry o Tron. Był to ten czas, kiedy producenci poszukiwali takich dużych, właśnie obiecujących projektów, które trafiłyby do podobnej, szerokiej grupy docelowej jak Gra o Tron. Shogun wydaje się właściwie spełniać większość warunków, ale żeby się udało, trzeba było też odpowiedniego budżetu i rozmachu produkcyjnego. Zdjęcia miały się planowo zacząć w 2019 roku, ale je wstrzymano w związku z niewystarczającymi warunkami na planie i zbyt niskim budżetem. Potem, oczywiście przyszła pandemia, która też skutecznie sparaliżowała pracę nad serialem i zdjęcia udało się wznowić dopiero we wrześniu 2021 roku i trwały one ponad 2 miesiące dłużej niż wstępnie zakładano. I chociaż wiecie, wysokość budżetu tego serialu nie jest oficjalnie podawana, myślę, że możemy śmiało założyć, że był on rekordowo wysoki. Serial kręcono w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie i w Japonii, chociaż akurat większość tego, co widzimy na ekranie, to są plany zdjęciowe wzniesione w okolicach kanadyjskiego Vancouver, czyli nie tylko Japonia jak kiedyś. Fakt, że ten nowy Shogun nie został nakręcony właśnie wyłącznie w Japonii, akurat tutaj w tym momencie nie przeszkadza. Dzięki współczesnym technologiom serial jest dużo bardziej wierny historycznym realiom niż to, co można było zobaczyć w serialu z 1980 roku, mimo faktu, że był on kręcony w całości w Japonii. Przez 44 lata, które upłynęły od dnia premiery pierwszej ekranizacji do tej następnej, naprawdę mnóstwo się w telewizji wydarzyło, zarówno pod względem technicznym, jak i kulturowym. W epoce streamingu i jakości 4K liczą się w tym momencie budżet, jakość aktorstwa, wierność realiom, muzyka, zdjęcia i wykonanie. Niezwykle ważna jest właśnie wierność historyczna, jak również sama historia, która ma być angażująca, ma być dramatyczna i pełna zwrotów akcji, a także jak najbardziej zróżnicowana. I to jest chyba największa zmiana, jaką wprowadzono w tej nowej ekranizacji. Historię przybyłego na tereny XVII-wiecznej Japonii Brytyjczyka śledzimy już nie tylko wyłącznie z jego perspektywy, jak to było właśnie w tej pierwszej adaptacji. Nowy Shogun to jest wszechstronna opowieść o władzy, o polityce, o intrygach w kontekście kulturowej ekspansji Europejczyków i wewnętrznych konfliktów w feudalnej Japonii. Wrzucony w sam środek lokalnych napięć i konfliktów, Anglosas jest właściwie tylko jednym z wielu elementów tej absolutnie fascynującej opowieści. W nowym Shogunie akcja rozgrywa się szybko, a wątków jest naprawdę mnóstwo. Ogromne wrażenie robi japońska kultura ze swoją hierarchią, z brutalnym kodeksem honorowym i ze swoimi zwyczajami. Biały człowiek nie jest tutaj już zbawcą absolutnie, jest raczej kolonizatorem, który próbuje okazać swoją lepszość wobec kultury, która niekoniecznie chce mu się podporządkować. Co więcej, to Japończycy wydają się gardzić białymi barbarzyńcami i już samo to zderzenie postaw jest moim zdaniem fascynującym punktem wyjścia dla dalszej fabuły. Głównym bohaterem Shoguna jest Lord Yoshito Ranaga, który musi walczyć o życie, gdy jego wrogowie z Rady Regentów jednoczą się przeciwko niemu. Któregoś dnia Toranaga na swojej drodze spotyka angielskiego nawigatora Johna Blackthorna, którego przybycie do Japonii wydaje się na tyle podejrzane, że wprowadza taki ogólny chaos w strategiczne plany przejęcia władzy w Radzie. Tyle w takim dużym skrócie, ponieważ fabuła Shoguna to jest ekranizacja ponad 1000-stronicowej powieści, pełnej zwrotów akcji i różnych wątków pobocznych. W rolach głównych wystąpili Hiroyuki Sanada jako Lord Yoshito Ranaga, Cosmo Jarvis jako John Blackthorne oraz Anna Savai
jako tłumaczka Toda Mariko. I chociaż uważam, że wszyscy zasługują na jakąś tam pochwałę, ja zatrzymam się na chwilę przy Cosmo Jarvisie, bo już samo obsadzenie go w roli, w której kiedyś wystąpił Richard Chamberlain, pokazuje, jak bardzo dużo czasu upłynęło, jak bardzo różnią się od siebie te dwie ekranizacje. O ile Chamberlain był wyniosłym, błękitnookim blondynem o szlachetnych rysach, o tyle Jarvis ma w sobie taki brak ogłady, który kojarzy mi się z bohaterami granymi przez Toma Hardiego. Serio, patrząc na Jarvisa w Szogunie, cały czas myślałam o tym, że tą rolę konkretną mógłby zagrać z powodzeniem Tom Hardy. Taki nieokrzesany, zagubiony, ale też pełen energii. Co bardzo dobrze moim zdaniem kontrastuje z ponurą postawą jego japońskich adwersarzy. 10-odcinkowy Shogun od stacji FX jest serialem bardziej niż udanym. Mimo swojej fabularnej złożoności i ponurej fabuły jest absolutnie fascynujący. Wciąga klimatem, egzotyką przedstawionego świata i tym, jak wiernie odwzorowuje jego realia. Jest wyniosły i elegancki, ale też przerażająco brutalny. Niektóre sceny z pierwszego odcinka oglądało mi się wręcz trudno, bo dziś na ekranie można przecież pokazać dużo więcej niż w latach 80. XX wieku i twórcy nie wahają się z tego korzystać. Więc przygotujcie się na rzeczy, które ciężko będzie Wam odzobaczyć. To jest serial zdecydowanie dla dorosłych. Z drugiej strony brutalność Szoguna jest w zupełności uzasadniona. Podobnie jak w Grze o Tron, ta brutalność w pewnym sensie buduje świat. Bohaterowie giną, nikt się nad nimi nie lituje, a może właśnie dlatego, że się nie lituje, to co widzimy na ekranie wydaje się nam bardziej niż prawdopodobne. Shogun jest serialem nakręconym z ogromnym realizacyjnym rozmachem, z pieczołowitością, z dużym zaangażowaniem. Ma bardzo sprawnie napisany scenariusz, gdzie groza i mrok też są rozbrajane scenami komediowymi, przez co widz moim zdaniem nie ma czasu się znudzić. Jedno, czego się tak naprawdę obawiam, to jest to, że w czasach, kiedy seriali jest troszkę za dużo, a widzowie mają do wyboru trochę więcej niż dwa kanały w telewizji, Shogun może po prostu nie znaleźć odpowiednio dużej widowni, przez co odniesie mniejszy komercyjny sukces niż jego poprzednik 44 lata temu. Tego mu absolutnie nie życzę, ponieważ na to sobie ten serial nie zasłużył, a więc jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy dać szansę tej produkcji, to przestańcie się zastanawiać. Shogun jest super produkcją, na którą od dawna czekaliśmy. Nawet o tym nie wiedząc, ja w każdym razie nie wiedziałam, zastanawiałam się, co to będzie. Miałam jakieś takie, wiecie, przebłyski z czasów Marco Polo. Tak swoją drogą Marco Polo, jedna z pierwszych takich dużych historycznych produkcji Netflixa, którą możecie pamiętać, to był też remake starego miniserialu stacji NBC, który zadebiutował w telewizji zaraz po Szogunie. Prawdopodobnie próbowali powtórzyć ten sukces. Marco Polo w wersji remake się absolutnie nie udało, natomiast Szogun jest świetny, polecam, naprawdę fantastyczna rzecz. Nie tylko dla tych osób, które dobrze pamiętają czasy starego Szoguna i chciałyby sobie na nowo przeżyć tą przygodę, ale również dla tych wszystkich osób, które po prostu szukają takiego mięsistego, porządnego, super serialu. Shogun jest dla Was. I to tyle, jeśli chodzi o tą naszą dzisiejszą recenzję. Jeśli się podobało, to dajcie lajka, subujcie nasz kanał. Możecie też pisać, czy w ogóle znacie Szoguna, może czytaliście książkę. To jest naprawdę kawał literatury. Ja nie czytałam Szoguna, ja czytałam Króla Szczurów. Generalnie lubię prozę Clavela, ale ta historia jest szczególna, bo jest naprawdę bardzo, ale to bardzo złożona. Piszcie w komentarzach, czy znacie książkę, czy znacie poprzedni serial i czy planujecie oglądać Szoguna na Disney+. A jeżeli chcecie, to jeszcze Was odsyłam oczywiście na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w kolejnym odcinku.